Dzień dobry moi drodzy, sezon wakacyjny w pełni, sam niedługo wybieram się na urlop. No co prawda będzie to urlop w granicach Unii Europejskiej, ale wiem, że część z Was na pewno myśli, a może wyjeżdża, a może będzie wyjeżdżało właśnie poza granice Unii Europejskiej. No bo jak pokazują różne raporty, to takie kraje jak Turcja, Egipt czy Tunezja, no to są kraje właśnie, które są jednymi z popularniejszych kierunków Polaków za granicę. No dobra, ale te kraje są umieszczone właśnie poza Unią Europejską, w związku z czym tam na pewno jest problem z internetem. Bo wiecie, wygląda to w ten sposób, że w ramach Unii Europejskiej dostajemy ten pakiet kilku gigabajtów w ramach roamingu Unii Europejskiej. Natomiast wyjeżdżając poza teren wspólnoty, no musimy się już liczyć z wyższymi rachunkami. Jak temu zapobiec i na jakie opłaty mniej więcej musimy się nastawiać? O tym wszystkim pogadam z Wami w tym materiale. No dobra, zacznijmy może właśnie od kosztów. Cóż, to te koszty się u każdego operatora różnią, zwykle nieznacznie. A to wygląda mniej więcej w ten sposób, że za każde 100 kB danych płacimy tam około 4 zł. No dobra, ale jeżeli powiedzmy wysiadacie z samolotu i włączacie internet i macie różne, nie wiem, komunikatory zainstalowane, powiadomienia i tak dalej, no to te 100 kB praktycznie zużyjecie w taki sposób, w chwilę. Dlatego też trzeba uważać. Jest na to oczywiście rozwiązanie i tym rozwiązaniem są chociażby paczki megabajtów czy gigabajtów sprzedawane u operatorów, natomiast jest to też rozwiązanie bardzo kosztowne. Mówię na przykład za 300 megadanych zapłacimy 50 zł, a za gigabajt już powiedzmy 100 zł, czyli całkiem sporo, prawda? No a okazuje się, że na przykład jeżeli pojedziemy sobie za granicę i kupimy sobie kartę SIM, no to możemy za nią zapłacić naprawdę nieduże pieniądze. To będą pieniądze rzędu powiedzmy kilkudziesięciu złotych za 20 GB i to będzie ważne przez 30 dni. Więc jeżeli na przykład wyjeżdżacie na taki, wiecie, leżnik, smażnik na jakieś 2 tygodnie, no to jest to fajną opcją, zwłaszcza, że te karty SIM są dostępne wszędzie. I tutaj taka mała uwaga, w większości z tych miejsc trzeba niestety podawać jakby paszport, zarejestrować właśnie sobie dowód na, zarejestrować kartę SIM na paszport, bowiem no to ma związek z tym, że właśnie w tych krajach typu jak Turcja jest jakby silny nacisk na te, wiecie, kwestie takie antyterrorystyczne. A gdzie takie karty SIM można kupić? No już można kupić je na lotniskach, natomiast ja osobiście bym poczekał z tym lotniskiem jeszcze przez chwilę, bym pojechał osobiście właśnie do miejsca docelowego, bowiem karty SIM na lotniskach są zwykle dużo droższe niż na przykład w jakimś punkcie obok hotelu, tak? Najlepiej myślę, że jest właśnie, jeżeli powiedzmy jedziecie do jakiegoś kurortu, właśnie po prostu do hotelu na all inclusive załóżmy, no to zapytać po prostu w recepcji, gdzie tu można kupić kartę SIM, najczęściej pokierują, a kto wie, może będą mieć właśnie swoje karty na sprzedaż. Różnie bywa. Najczęściej właśnie trzeba po prostu podać paszport. O cenach za chwilę sobie pogadamy. Natomiast myślę, że też warto rozważyć to, czy w ogóle ta karta SIM jest Wam potrzebna, bowiem jeżeli lecicie sobie po prostu na leżenie w hotelu, no to trzeba pamiętać o tym, że te kurorty turystyczne najczęściej mają bardzo dobrze rozwiniętą sieć Wi-Fi. Jeszcze 10 lat temu nie było to takie oczywiste, ale współcześnie no po prostu te właśnie kraje ulokowane poza Unią Europejską dobrze wiedzą, że turyści napływający z Unii Europejskiej po prostu mają problemy z tymi kartami SIM, niechętnie je kupują i często jest to dla nich bariera, więc po prostu rozwijają sieć Wi-Fi. Dzięki czemu wiecie, leżycie sobie nad basenem i łapie Wam jakieś okoliczne Wi-Fi. No dobra, jak wyglądają ceny tych pakietów? Ja będę sobie po prostu zerkał na notatki, bowiem to są pewne wartości, których no, po prostu ciężko zapamiętać, tak? Jeśli chodzi o Turcję, to tutaj mamy trzech operatorów. Najpopularniejszym jest Turkcell i tutaj niestety musicie liczyć się z tym, że te ceny właśnie będą dosyć wysokie w Turcji, jeśli chodzi o karty SIM, bo one oscylują w okolicach 80-90 zł. To są karty z 20 GB internetu, więc wiecie, w sam raz, żeby właśnie nagrywać filmiki i sobie je po prostu od razu powrzucać. I to też zależnie od operatora, w Turkcell po prostu płacicie jednorazowo 90 zł i macie już jakby aktywowaną kartę, ale na przykład w Vodafone macie tak, że płacicie 40 zł za samą ofertę jakby, ale jeszcze musicie dopłacić 50 zł za kartę SIM. Więc na przykład, nie wiem, jeżeli macie zakitraną jakąś kartę Vodafone w domu z jakiejś innej wakacji, no to może się okazać, że wystarczy tylko dokupić ofertę na nią i wszystko będzie cacy. I kolejnym krajem jest
Egipt, takich kierunków popularnych wśród polskich turystów. Tutaj również mamy trzech różnych operatorów i tutaj ceny się też różnią. Natomiast jest trochę taniej, bo na przykład Vodafone, czyli najpopularniejszy operator w Egipcie, oferuje 10 giga internetu i na przykład 200 minut lokalnie i 20 za granicę za około 60 zł. Natomiast Orange jest takim drugim operatorem, tutaj za około 67 zł możemy mieć 10 giga internetów i podobne ilości minut. Trzecim operatorem jest operator Etisalat. Jest to taki operator, powiedzmy, lokalny i on mógłby być w teorii najpopularniejszym wśród turystów, natomiast jego punkty sprzedaży są dosyć rzadko ulokowane. On stawia przede wszystkim na internet, bo już za 15 zł można mieć 5 giga internetu na 30 dni. Nie ma tu minut ani rozmów, a każdy kolejny gigabajt kosztuje około 50 zł. Ale myślę, że te 5 giga to Wam spokojnie starcza, skoro ten roaming w Unii Europejskiej wynoszący około 4 gigabajtów też spokojnie styka. Kolejnym kierunkiem jest Tunezja. Tutaj mamy naprawdę tanie pakiety, bowiem one też są ważne tylko 7 dni, czyli właśnie w sam raz, żeby kupić sobie na tydzień wyjazdu. Tunezyjski Telekom oferuje 750 mega za około 5 zł, a do tego możliwość do kupienia pakietów np. ponad 2 GB za 15 zł lub 6 giga za 25 zł. Kolejni operatorzy to jest Orange oraz Ooredoo. No i tutaj podobnie, mamy na przykład 10 zł na 7 dni za 2 giga, a w Orange za 10 zł można mieć 2 giga na 7 dni z kolei. Jeśli chodzi o takie trzy popularne kierunki, wiadomo, nie będziemy wymieniać wszystkich kierunków i cen w tych kierunkach, bo tego jest naprawdę dużo. Natomiast miejcie też na uwadze, że tak naprawdę im bardziej egzotyczny kraj, tym może być drożej, tak? Ale to też nie ma na przykład nie ma reguły, bowiem jeżeli na przykład polecicie na Zanzibar, to oczywiście będzie drogo i też będzie trochę trudno pewnie dostać te karty, no, ale jeśli polecicie do Meksyku, no to tam się okazuje, że na przykład nie trzeba w ogóle rejestrować tych kart SIM, żadnym paszportem ani dowodem, wchodzicie, kupujecie i tyle. No i tam te ceny są dosyć okazyjne, kosztują mniej więcej tyle, co w Polsce. Także mam nadzieję, że rozwiałem troszeczkę wątpliwości dotyczących tego, jak poradzić sobie z zakupem karty SIM z internetem w krajach poza Unią Europejską. No cóż, jest gorąco w Polsce, ale jeśli lubicie ciepełko, to życzę Wam udanego wyjazdu. Dajcie znać w komentarzach, gdzie jedziecie i czy ten materiał Wam się przydał. Cóż, ja się żegnam. Do następnego. Cześć. Pa.